Berlin w roku klęski. Ludzie z rasy panów w kolejce po chleb, po wodę. Długie kolejki, okazja do zastanowienia, godzina myśli. Także dla espedowców, którzy wychodzili z obozów, powracali z emigracji. Zmarnowana godzina myśli, gdyż pytali nie o całkiem nowe drogi na przyszłość, lecz o to, dlaczego im się na tej starej drodze nie udało. Z obozu wychodzi też Kurt Schumacher. Na zachodzie Niemiec organizuje SPD w starym antykomunistycznym i nacjonalistycznym duchu. Z przeszłości wyciąga wniosek następujący. SPD nie może być partią klasy robotniczej, bo robotnicy nie są większością narodu. SPD musi się stać partią ogólnonarodową, atrakcyjną dla wszystkich. Ta rewizjonistyczna zasada legła u podstaw antypoczdamskich terytorialnych żądań SPD. Kurs ten kontynuuje SPD także za czasów Ollenhauera. Wprawdzie różni się od chadecji m.in. programem polityki wewnętrznej, socjalnej, wojskowej, jest przeciwna broni atomowej, żąda odprężenia, ale do czasu. Widząc, że hasła te nie są w opinii chwytliwe, SPD, wyrzuciwszy już uprzednio za burtę swoje klasowe tradycje, przechodzi i w polityce na pozycję burżuazji. Kurs ten kontynuuje i pogłębia SPD pod kierownictwem swojego nowego lidera. Po śmierci Ollenhauera zwołany w lutym 1964 roku zjazd SPD w Bad Godesberg wybiera na przewodniczącego partii właśnie jego, Willy Brandta. To nie był przypadek. Tutaj, w Bad Godesberg, Willy Brandt dokonał 4 lata przedtem owej programowej wolty, przejścia na pozycje polityczne CDU. Tutaj, w 1961 roku, wybrano go również kandydatem na kanclerza federalnego. Tu, kilkanaście kilometrów od Bonn, Brandt obiecuje swoim kolegom partyjnym, że na ich czele stanie się mężem opatrznościowym NRF. Senat Berlina Zachodniego wybiera go ponownie na stanowisko burmistrza zachodniej części Berlina. Stanowisko to zajmuje Brandt od 1957 roku. Dawniej politycy niemieccy marsz na Berlin traktowali jako ostatni etap kariery politycznej.